Sporą atrakcją dla dzieci z placówek kulturalnych w OSM był pierwszy wakacyjny wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego Mileniówka w Markach koło Praszki. Oferta jest bardzo różnorodna, ponieważ staramy się zapewnić dzieciom zarówno wewnątrz budynku różnego rodzaju gry planszowe, konkursy, jakieś pogadanki edukacyjne związane z tematem wakacji, bezpieczeństwa, nawiązywania relacji. Staramy się zapewnić dzieciom możliwe najwięcej rozrywek, atrakcji, oczywiście wszystko w bezpieczeństwie i reżimie sanitarnym, ponieważ wiemy, że pandemia się nie skończyła, pandemia cały czas trwa. Dzieci łapią wreszcie oddech po roku szkolnym pełnym obostrzeń i pracy z komputerem. No właśnie, dobrze by było, gdyby dzieciaki teraz o nim zapomniały, a skupiły się na wakacyjnych atrakcjach w plenerze, kiedy jeszcze dopisuje piękna pogoda. Dzieci bardzo żywo reagują na przyrodę, lubią spacerować, lubią bawić się w plenerze, to nas bardzo cieszy. Zachęcamy ich do tego, aby używały jak najmniej telefonów, a jednak nawiązywały ze sobą żywe relacje, i współgrały sobą, używając do tego gier planszowych, zabaw. Staramy się, żeby to był czas taki intensywny i owocny. Wypoczynek i zabawy umiliły też występy dzieci przed naszą kamerą. Jesteśmy na huśtawkach, bujamy się, gramy w siatkówkę. Co wy tutaj jeszcze robicie? Huśtamy się na huśtawkach, wchodzimy na drzewa, odpoczywamy w cieniu i zjeżdżamy na zjeżdżalni. Ale czeka was jeszcze niespodzianka. Będziemy jeszcze mieli grilla. Wakacje będę spędzać u cioci w Holandii w następnym miesiącu, a teraz głównie chodzę do domku, do Białego Domku oraz głównie będę spędzać czas na dworze i bawiąc się. A w Spółdzielczym Domu Kultury w jaki sposób spędzasz czas? Co robisz? Budujemy z koralików, bawimy się w różne zabawy i jeździmy na wycieczki. Jest bardzo fajnie, bo chodzimy na wycieczki, robimy z koralików, a chociażby moje wakacje to będą właśnie u cioci i właśnie jadę na wakacje do basenów, których nazywam góry, bo z tego basenu widać góry. Robimy fajne rzeczy, kolorujemy, rysujemy. Jeździmy na wycieczki i lubię bardzo plastyczne rzeczy robić. Bardzo lubię język angielski. Bardzo polecam Biały Domek, bo jest wesoło. Można różne rzeczy tam robić wesołe. No i tak, dzisiaj właśnie jesteśmy w Mileniówce, będą kiełbaski z grilla, graliśmy w siatkówkę. Słodka jak truskawki latem, a trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier, tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kudle. Dobrze wiem, co pani czuje. I chyba wiem, to pani czuje. I chyba to rozumiem. A zatem, jak słyszeliśmy, kolejne tygodnie znów będą bogate w ciekawe zajęcia i atrakcje.